Witam serdecznie, Kikowy Szlak, 12 sierpień 2011. Dzisiaj chciałem powiedzieć parę słów na temat liderstwa efektywnego czy efektownego, prawda? Jakim jestem liderem? Jestem liderem efektownym, tylko efektownym, czy efektywnym? Czy rzeczywiście widać rezultaty z tego liderstwa? Każdy z nas, kto chce zbudować poważne przedsięwzięcie z Titanonii, kto chce zbudować wielki marketing, oczywiście potrzebuje być liderem. A być liderem to wyzwanie, prawda? To wyzwanie, znaczące wyzwanie, dlatego że być liderem to znaczy być skłonnym do uczenia się, być skłonnym do uczęszczania na wszystkie spotkania, korzystać z całego systemu, a przede wszystkim codziennie praktykować. I teraz efektowność, a efektywność, o, ta różnica między jednym a drugim jest ogromna. To jest tak, jakby tak, no może w pewnym uproszczeniu, różnica między fajerwerkiem a granatem, prawda? Fajerwerk daje piękny kolor, błyski, prawda, bardzo ładnie wygląda, natomiast skuteczny jest granat. Więc potrzebujemy pracować nad naszą efektywnością. Potrzebujemy sprawiać, żeby to, co sobie zaplanowaliśmy, to, co zaczynamy praktykować, rzeczywiście przynosiło pożądane przez nas efekty. Bardzo ważne, bardzo, bardzo, bardzo ważne. Wczoraj mówiłem o współczynniku efektywności i dzisiaj jest jakby kontynuacja troszeczkę tego tematu, troszeczkę z tym rozszerzeniem, bo pytanie, czy jestem efektywny, czy jestem tylko efektowny, jest naprawdę bardzo ważnym pytaniem. Oczywiście wspaniale móc połączyć jedno z drugim, być efektownym i mieć efekty z tej swojej efektowności, prawda? Czyli mieć rzeczywiście poważne, dobre, serio, długoterminowe, świetne rezultaty. To jest piękne. Ale takim się stajemy. Takim się stajemy. Takim się stajemy w procesie naszego rozwoju, poprzez działanie, które wykonujemy. Ale żeby rzeczywiście móc stać się efektywny, żeby móc stać się najlepszą sobą, żeby móc być kimś, kto naprawdę będzie parł mocno do przodu, potrzebujemy przede wszystkim praktykować. Praktykować. Niczego się teoretycznie nauczymy na tyle, żeby samo szło, prawda? Niczego się nie nauczymy teoretycznie na tyle. Natomiast samo zacznie iść, kiedy zaczniemy praktykować. Zaczną się dziać cuda, zaczną się dziać niesamowite rzeczy. I przedsięwzięcie marketingowe, to współpraca z Titanonii jest właśnie piękna pod tym względem, że kiedy praktykujesz, kiedy działasz ramię w ramię, kiedy pracujesz ze swoim zespołem, kiedy schodzisz w dół, kiedy rejestrujesz nowych ludzi, kiedy robisz spotkania zespołu, kiedy organizujesz super soboty, kiedy w tym wszystkim uczestniczysz, jesteś efektywny. Jesteś po prostu efektywny. Praktykujesz i muszą być tej praktyki rezultaty, prawda? A przy okazji okazuje się, że jesteś coraz bardziej efektowny. Coraz bardziej się to wszystko wszystkim podoba i zaczyna to mieć coraz większy i lepszy, głębszy sens. Dzięki, tyle na dzisiaj, do jutra.